Siemaneczko, w tym nowym roku to już drugi odcinek w 2022, w którym pokażę wam najnowsze glitche, bugi, błędy Poppy Playtime, których na 1000% nie widzieliście. Okazuje się, że jest ich dość sporo, a każdy z nich osobno przetestujemy i sprawdzimy, czy nadal jest w grze. Oczywiście, jak zawsze. Każde 1000 łapek w górę to o jeden dzień wcześniej wydany chapter 2 do Poppy Playtime, także zostaw łapeczkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Napisz też jakiś dowolny komentarz dotyczący odcinka, a będziesz miał szansę zgarnąć 3 dyszki PSC. Wyniki na mojej Insta, do którego link macie podany w opisie. Jedziemy z tym śledziem. Mega ciekawą rzeczą jest ten glitch, który od razu mnie zaciekawił. Już wam mówię, o co biega. W miejscu, gdzie mamy włożyć bezpieczniki i uruchomić chwytaka, który przyniesie nam drugą łapę do grabpaka, jest ukryty panel. Tajemniczy panel. Możemy sobie tam klikać, wydaje on normalne dźwięki i zmienia kolory, także no naprawdę mega ciekawa rzecz. Jest on ukryty właśnie pod podłogą. Dlatego nie mogłem się doczekać i musiałem po prostu sprawdzić, czy to urządzenie nadal tkwi pod podłogą naszej potężnej fabryki Playtime. Usunąłem podłogę i serio, tam się coś znajduje. Ja jestem w szoku, że w ogóle wcześniej sam tego nie zauważyłem, bo tymi modami no bawiłem się wiele, wiele razy. Można tam sobie normalnie klikać i te kwadraciki zmieniają kolory. Po co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia, do czego to może służyć. Może po prostu w becie naszej gry mieliśmy na początku wciskać przyciski zamiast szukać bezpieczników i twórcy może zapomnieli usunąć model tego panelu. A może jest to jakaś wskazówka do chaptera drugiego? No tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą. A tutaj mamy naprawdę bekowego buga, który zrył mi po prostu beret. Bo że takie czary są możliwe w Poppy Playtime, to ja naprawdę nie wiedziałem. W pomieszczeniu, gdy po raz pierwszy widzimy Hagiego, są pudełka po zabawkach. To pewnie doskonale pamiętacie. I właśnie na tym nagraniu, które za chwilę zobaczycie, pokazane jest, że jeżeli staniemy na jedno z tych pudełek i je podniesiemy, to nasz grabpak będzie taki długi, że odbijemy go kolanem. Próbowałem do tego akurat podejść kilkukrotnie i ani razu nie udało mi się niestety powtórzyć tego błędu. Może dlatego, że moje pudełko było ustawione inaczej? Bardzo możliwe. Jednak tak jak zawsze zachęcam was, żebyście sami testowali te bugi. Później napiszcie mi w prywatnej wiadomości na Insta, czy wam się udało. Daleko nie odeszliśmy, bo jesteśmy teraz w elektryku. To tam według jednego z graczy możemy przejść przez ścianę i popatrzeć, jak wygląda nasza mapa z zewnątrz. Albo ewentualnie wskoczyć do tej niekończącej się przestrzeni. I tutaj powiem wam, że przeżyłem naprawdę szok, bo byłem pewny, że ten glitch nadal tutaj istnieje. Jednak wow, twórcy Poppy Playtime to naprawili, brawo! I nie da się już w tym miejscu przechodzić przez ściany. Także czapki z głów i pamiętajcie, moi kochani twórcy Poppy Playtime. Obejrzyjcie moje filmy z tymi wszystkimi błędami, a wtedy będziecie mieli jak na tacy podane, co macie poprawić. Numer konta podam wam po filmie. Za to wy nie czekajcie, aż film się skończy, tylko zostawcie suba z dzwonem już teraz. Lecimy po 600k, a wtedy wydam specjalnie dla was hit Disco Polo, który będzie normalnie grany na każdej remizie. Także polecam wam zostawić suba z dzwoneczkiem w tym momencie, no i oczywiście łapkę w górę.
I teraz przetestujemy kolejnego glitcha, który będzie miał na celu przeszkodzenie Hagiemu Łagiemu w zjedzeniu nas. Pewien gracz zauważył, że jeżeli będziemy przesuwać się razem z Hagim Łagim przy ścianie, to brama się zamknie, a Hagi Łagi się zamrozi i nie będzie w stanie nic tam po prostu zrobić. Ciekawy sposób, ciekawy, nie powiem. Sprawdźmy to. No i pewnie ja tutaj coś zrobiłem źle, bo wydaje mi się, że ten błąd akurat nie jest naprawiony i pewnie da się to powtórzyć. Ale mi to nie wyszło, niestety widzowie, musicie mi to wybaczyć. Starałem się jak mogłem, a Hagi Łagi za każdym razem, no, po prostu mnie pożerał. Jednak to nie koniec gliczy, bo kolejny sprawia, że możemy lewitować i to nie jest żart. Wystarczy, że zeskoczymy na jeden z plakatów w fabryce Playtime. Jak wy, ale no mi się wydaje, że taka kartka papieru no nie jest w stanie nas utrzymać. Jednak Poppy Playtime po raz kolejny chce nam wszystkim udowodnić, że łamie wszelkie prawa fizyki. I możemy sobie chodzić po cieniutkiej kartce papieru jak gdyby nigdy nic. Widocznie w fabryce Playtime nie tylko pracowano nad żywymi zabawkami, ale także nad niezniszczalną kartką papieru. Nie jest to oczywiście żaden rażący błąd, a oczywiście no jakaś niewidzialna tekstura. I nie wpływa jakoś rażąco na rozgrywkę, no ale błąd to błąd i muszę go wam pokazać w tym odcinku. Ale to ja nie wiem, co to w ogóle jest. Niekończący się grappak podłączony do prądu. No to już jest hit nad hitami. Nie wiem, jak ktoś to zrobił, bo jego film niestety nie pokazuje tego wcale. Ale wielkim błędem byłoby nie pokazanie wam tego błędu. Czyli jednak grappak posiada ukryte funkcje, no niesamowite. Gdy podłączymy go do prądu, no to mamy niekończące się łapy. A tak na poważnie to mega żałuję, że nie mogę tego przetestować. Bo wygląda to mega zabawnie. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie możemy nawet zrzucić tej skrzynki, no także co, no gierka przegrana, ale no coś za coś. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę, wpadaj na Insta, link w opisie. Dzięki, do zobaczenia, na ra!